No i fajnie, okej. Okay. Gites. Dobra. Gitara. Kurwa, gitaruba. Stary, zebrałem takie materiały na dzisiejszy podcast. Witam w podcaście, odcinek 5 albo 6, nie jest to ważne. Ważny jest dzisiaj temat, jaki poruszymy, czyli audio voodoo. Dzień dobry. I audio jest właśnie. Dzisiaj jest ze mną młody dzban. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, siema. Witam serdecznie. Audio voodoo. I audio voodoo to jest taki topik, który jak zacząłem go zgłębiać, to on zaczął mi się wydawać taki jak Jerzy Zięba dla foliarzy, no to tym jest audio voodoo dla audiofilów. Bo na przykład, czym jest audio voodoo? Audio voodoo to jest na przykład kupowanie specjalnych jakichś strukturyzatorów kwantowych do karty dźwiękowej. Albo... Czekaj, to ja ci może przeczytam coś. Kwantowy rezonator szumów. Po raz pierwszy prezentowany jest projekt obwodu, który kombinację rezonansu i zniekształceń przekształca w światło. Nadajemy program specjalny, prosimy nie regulować odbiorników. Tutaj ci czytam fragment bloga Audio Voodoo. O kurwa. Jak to działa? Wewnętrzne moduły kwantowe są połączone z 8 kanałami rezonującymi i rdzeniem procesora. Następnie wewnętrzna inżynieria wykrywa typ fali wylotowej zasilania przez wewnętrzną szynę IC. No i tutaj jakieś zniekształcenia fazowe, dobrany rezonans. Ja pierdolę, ale co te kwanty, jak oni to mierzą? Skąd oni mają jakieś, nie wiem, super czułe maszyny do pomiaru, kurwa, jakichś kwantów poruszających się u ciebie w pokoju, stary? Jedyne co widzę się w pokoju to kurz. Słuchaj tego. Dyfuzor kwantowy. No. W dziedzinie mechaniki kwantowej, elektrodynamiki kwantowej opisywane są wzajemne oddziaływania między promieniowaniem elektromagnetycznym i materią. Zgodnie z równaniami Maxwella, zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne i vice versa. Widzisz, i to jest stwarza, taki tekstik stwarza niesamowite pole manewru dla ludzi, którzy wierzą w to, że najmniejsze zakłócenia są w stanie zepsuć im odbiór muzyki. No bo są w stanie zepsuć im, nie wiem, na przykład scenę dźwiękową. I najlepsze jest to, że ten efekt placebo jest tak silny, że ludzie zaś ci przeczytam jeszcze te komentarze, że ludzie opisują na przykład, jak taka podstawka zmieniła szerokość sceny dźwiękowej w utworze muzycznym. Ja pierdolę. No, stary, dawaj. Wiedziałeś w ogóle, że ten świat audio voodoo jest tak potężny? Znaczy ja się domyślam, wiesz, wszystkie światy, które działają na jakimś pewnym ludzkim odchyle, są dosyć potężne, bo ludzie mają skłonność do wymyślania jakichś, kurwa, niestworzonych rzeczy, stary. Ty, no czujesz, bo... jak ten? No, mów. Zobacz, jak masz Jerzego Ziębę, nie? To on wykorzystywał braki jakby w wiedzy i w edukacji ludzi na temat funkcjonowania ciała do tego, żeby im wcisnąć na przykład jakiś lewy suplement, który sprawi, że będą mieli zwiększoną syntezę, nie wiem, białek, czy tam czegokolwiek. A ludzie z branży audio voodoo niedoedukowanym audiofilom wciskają na przykład vibrapody, czyli podkładki pod odtwarzacz CD. I teraz słuchaj. Szkudi Jabadubi napisał. Ja mam pod CD... Szkudi Jabadubi. No dawaj, czytaj Szkubiego. On ma podkładki vibrapod. I teraz cytuję. Ja mam pod CD. Same podkładki spowalniają dźwięk i poprawiają zejście basu, ocieplają. Użyty razem z kolcami VibraPod ogólnie uspokaja dźwięk, ale w sensie pozytywnym, czyli czytelniejsze szczegóły i przestrzeń. Dźwięk robi się mniej nerwowy. Używam w systemie słuchawkowym. Co kurwa? No właśnie. Równie dobrze mógł przypadkiem przełączyć na jakiś, nie wiem, wiesz, jak masz te presety takie w telefonach, wiesz, że tam masz do muzyki rockowej, do muzyki hip-hop, wiesz o co chodzi? No takie tak. Presety, może przypadkiem mu się przełączyło, albo nie wiem, serio, czuję, jak mu kwanty jajca muskają na pokoju.
Wiesz co, no, to jest chyba ten sam efekt, który był na przykład w Beats by Dr. Dre, bo w Beatsach miałeś strasznie podbity dół, tak masakrycznie, a No. góra była ucięta. I rzeczywiście taka elektronika i hip-hop brzmią, wiesz, tłuściej, nie? Tam... Bo to, wiesz, zależy też, stary, od słuchawek, nie? Jakie masz membrany. Ja tak naprawdę już się kiedyś nacinałem, jak tam, wiesz, zaczynałem swoją przygodę, że tak powiem, z patrzeniem w etykiety, co to, jaką to ma specyfikację, nie? I patrzyłem na słuchawki, które mają tam, nie wiem, pasmo przenoszenia na przykład, wiesz, od 20 do 20 kHz, to takie przeciętne słuchawki, nie? Ale słuchawki słuchawkom nierówne. Nieraz miałem takie, co miały szersze pasmo przenoszenia, brzmiały gorzej niż to od 20 do 20. No. I kurwa, wiesz, no to wszystko zależy od membrany, co jest w głośnikach, nie? Jakiej ona jest jakości. No właśnie, tutaj mówimy o czymś, co jest rzeczywiście mierzalne. Czyli masz jakiś element słuchawek, on rzeczywiście jest mierzalny, tam dół jest podbity i coś brzmi tak i tak. No, to znaczy ja ci powiem, że jeżeli chodzi o odsłuchiwanie z płyt CD, no to jest ten. Nie wiem, czy to mogłoby mieć sens na przykład w przypadku gramofonów, nie? Bo gramofony to rzeczywiście są czułe na jakieś tam, kurde, mikrowstrząsy czy coś. No to chyba nawet gorzej, bo jak jeździmy na przykład z DJ Bastardem, no. Jak graliśmy w Dekaluxusie, to mu przecież przeskakiwała igła, nie? No tak, mimo, ale... że stół tam jest dość ciężki, i kurwa, ludzie zaczęli skakać i igła przeskakiwała, nie? Tylko wiesz... Jak masz gorszy gram... No? No właśnie, ale jakby sam sens istnienia takich podkładek... Tak jak Szkubi Abadubi napisał, że jemu podkładki uspokajają was, czy coś takiego? Nie wiem, stary, to jest jakieś placebo ostre. Straszna rzecz. Dobra. Straszna rzecz. Teraz przeniesiemy się w inne miejsce, czyli blog tonskladowy.pl. I tutaj jest artykuł o audio voodoo, o Holfi the Magican, magia w krzemie zaklęta. I słuchaj, płytki Holfi the Magic Can początkowo nie zwróciły mojej uwagi, ponieważ wyglądały jak zwykłe płytki drukowane. Dopiero kiedy jeden z czytelników wysłał mi dyskusję, która toczyła się na facebookowej grupie na temat tych magicznych płytek, zorientowałem się, że takiego audio voodoo świat po prostu nie widział. Co robi Holfi the Magic Can? Jak? A przede wszystkim czy działa? Przygotowałem absurdalne testy, żeby to sprawdzić. No i tutaj koleś opisuje te płyteczki. To są płytki drukowane krzemowe. I słuchaj, je możesz sobie na przykład położyć na głośniku, możesz je sobie położyć na odtwarzaczu i w zależności od tego, gdzie je położysz, to one inaczej działają. Uwaga. Płytki krzemowe, no. Przeczytam ci jeszcze. Wpływ na barwę dźwięku. Odpowiednio je kładąc, możesz lekko korygować przestrzeń, budowanie sceny dźwiękowej. U mnie dodają wypełnienia, lekkiej faktury i tłustszej barwy, lecz bez zamulenia. Pa-bom. No, Jezus Maria. Stary, rzeczywiście mogłoby to mieć sens, gdybyś je dawał przed głośnikami i by ci dźwięk odbijały, nie? Ale ogólnie ja nie rozumiem, bo płytka krzemowa, tak? To są te płytki, na których robią na przykład płyty główne w komputerach, nie? Płyta drukowana, tak. Każdy taki komponent, jak sobie rozkręcisz Focusrite'a, to też masz płytkę krzemową. Drukowaną. Nie, no serio, to jakieś zrycie. I co? I według niego to działa? No, według tych ludzi z tych grup, gdzie toczą się te dyskusje, to tak. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, światowy fenomen, no bo chociażby istnienie takich sklepów jak Toman, gdzie sobie kupujesz wysokiej jakości sprzęt audio. I samo istnieje taki sklep świadczy o tym, że dużo ludzi przykłada mega, a to dla nich mega znaczenie. No audiofile, nie? No właśnie, audiofile. Ja powiem ci, nie wiem czy zauważyłeś, jak na przykład ja mam tak, że dla mnie im czystsza muzyka, to tym gorzej to brzmi. Bo brzmi bardziej jakby była wyprana z tych wszystkich niuansów. Dlatego na przykład no, lubię słuchać muzyki z płyt winylowych, nie? Wszelkie przestery, wszelkie zanieczyszczenia, to dla mnie jest dodatkowy smaczek. Nie każdemu to pasuje, jak widać, nie? Jak teraz sobie tak myślę,
w zasadzie, wiesz, kable próbowałem różnych kabli, wiesz, podpinać tutaj monitory i powiem ci, że różnicy nie ma żadnej. Znaczy rzeczywiście, no te takie tanizny, co kurwa, potrafią ci ucinać częstotliwości, nie? Ale tam powyżej jakiegoś progu, jak ludzie kupują, nie wiem, kable tam za 1000 zł, no to jest chore dla mnie. Potrzebne. Słuchaj, to teraz cię zniszczę, mam nadzieję. No. Są ludzie, którzy w ogóle dla nich kable to jest tam, wiesz, nic. Oni sobie ciągną własny prąd albo z jakiegoś agregatora, albo mają osobną umowę z elektrownią. Serio? Tak. To jest już niesamowite, to jest już wyższy poziom. Tego, no jak... jestem ciekaw. Jestem ciekaw, bo na przykład w przypadku jakichś wzmacniaczy lampowych to pewnie coś takiego może mieć znaczenie, nie? Jakaś tam stałość, nie? Bo jakieś każde małe zaburzenie to tam powoduje, że ci lampa gaśnie i się robi ciemno. No tak, tak, tak jest, ale tutaj wydaje mi się, że współczesny rynek muzyczny bardzo mocno zdefiniował to, gdzie kończy się sprzęt high-endowy, a gdzie zaczyna się po prostu audio voodoo, bo coraz więcej jest ludzi, którzy robią świetną jakościową muzykę na tanim sprzęcie, więc... No oczywiście, oczywiście, masz... Ja ten, kojarzysz, wiesz, no Loa znasz, nie? No Loa znam. No, no to Loa na przykład korzystał z emulatorów jakichś tam chyba monitorów studyjnych, a robił na jakichś tam słuchawkach czy coś, nie? No pewnie, bo... I po prostu widzisz, te częstotliwości, to wszystko w EQ możesz wypatrzeć tak naprawdę, nie? Nie musisz nawet tego słyszeć. Pewnie tak naprawdę, tak. Wiesz, te pasma dodatkowe to ci tylko niby polepszają odbiór, nie? Góra staje się klarowniejsza. Tak samo z dołem, ale tak naprawdę to jest wszystko kwestia membrany, nie? Jak kupiłem te Yamahy, to one mają dość wysoko się u nich bas zaczyna, z tego co ja kojarzę. To zaczekaj, to jest Yamaha HS8, HS8, one chyba mają od 30 Hz. Wiesz o co chodzi? To jest dość wysoko, no od 38 Hz mają, zaczyna się bas. A ja na przykład nigdy, stary, nie miałem głośników, które miały klarowniejszy bas dla mnie. A widzisz, jak się wysoko zaczynają? Kwestia membrany, nie? No pewnie, jak masz odpowiednią membranę o odpowiedniej średnicy, to ona reprodukuje niższe częstotliwości. No dokładnie. To jest, wiesz, to jest fizyka. A na przykład co fizyka mówi na podstawki pod kable z czystej miedzi? Wiesz co to jest? To są takie, to wygląda jak takie miniaturowe hantelki i na tych miniaturowych hantelkach z czystej miedzi kładziesz sobie kabel i wszystko rozchodzi się o ekranowanie tego kabla, żeby on był jak najbardziej odizolowany nawet od podłoża, żeby nawet on nie leżał na ziemi, tylko żeby go takie podstawki z miedzi trzymały. No widzisz, no stary, no. Przecież te kable są chyba ekranowane już same w sobie, nie? W izolacji. Cały sprzęt audio w sumie jest, wiesz, ekranowany. No widzisz, no to tak jak się ludzie 5G boją, że im spali łeb. O. No tak samo się boją stare podłogi, że im zakłóci. Zresztą ja jestem ciekaw tak naprawdę, jakiej muzyki oni słuchają, nie? Tylko nie wiem. Muzyka chyba nie jest tutaj ważna, nie? Do końca. No wiesz, no stary, jak oni się mogą na przykład, nie wiem, kupią sobie jakiś winyl Pink Floydów tam z 70 któregoś i oni się będą spuszczać tam na tych sprzętach audiofilskich, jak to brzmi, a wtedy przecież technologia była ograniczona, to nie były jakieś super zaawansowane sprzęty, a tym bardziej nikt wtedy nie myślał o jakichś dodatkowych ekranowaniach do kabli albo, wiesz, podstawkach pod monitory czy tam pod odtwarzacze, wiesz. Znaczy wtedy no nie było odtwarzaczy, nie, ale... Stary, no. Daj spokój. Wydaje mi się. Dawaj następny. Wiesz co, wydaje mi się coś ciekawe to, że jak Pink Floydzi sobie nagrywali ileś tam lat temu, to taka jakość, jaką ty masz teraz sobie w domu, rzeczywiście była droga. Czyli na przykład takie monitory, które ty masz teraz na chacie za 2000 zł, no to wtedy mogły kosztować bardzo dużo pieniędzy, podobna jakość. Albo w ogóle to, co daje stary. To, co daje ci teraz mikroprocesor, to wtedy w ogóle, wiesz, było no nieosiągalne dla nikogo. No.
Ludzie w kosmos polecieli, a nie mieli tych ekranowanych kabli, no kurwa. Nie, no, więc raczej mieli, wszystko ale... Wszystko jest możliwe. Ale nie mieli takiego mikroprocesora, jaki ty masz, kurde, w pilocie do klimatyzacji, nie? No stary, no. Dlatego widzisz. Dawaj następnego tego ziutka. Jakiś komentarz chcesz? Może ci przeczytam. Dobra. Dariusz napisał. Najbardziej degraduje brzmienie różnicówka i uwaga, mało kto wie o tym licznik energii. Tutaj trochę źle to jest napisane, ale licznik energii jakby degraduje brzmienie. O to mu chodzi. To pierwsze można ominąć, tego drugiego już nie. Mam jeszcze takie pytanie. Dajecie w ścianę przewód o przekroju 6 mm, a później zasilacie listwą, która ma fabryczny przewód 2,5. Na listwie jest na przykład 6 gniazd, a to wszystko zasilane z jednego gniazda. Nie bardzo to wszystko ma sens. Tutaj jakby chodzi o spisek dostawców energii, którzy mają audiofilskie liczniki prądowe. Ciekaw jestem, czy są jakieś, nie wiem, powinni robić też swoje własne liczniki w takim razie audiofile z jakimiś, nie wiem, z platyny, kurwa, bezpiecznikami. Może by mi się udało wtedy. I teraz cię zadziwię, nie wiem. Bo jest coś takiego. Aha. Co więcej... Serio? Tak. Co więcej, są routery audiofilskie. Nie wiem jak i na jakiej zasadzie to działa. Wiesz, są ludzie, co twierdzą, że im Wi-Fi, nie wiem, tam... zabija dzieci. Raka powoduje mózgu, no, zabija dzieci, no. To wiesz, no... To jest hit. Hit stulecia. Kurwa mać, człowieku, to jest temat na następną epkę. No. 5G, Wi-Fi i nieaudiofilski licznik prądu. I do tego, wiesz, cała epka będzie lo-fi, nie? Ale też zabawne jest to, jak ludzie łykają takie rzeczy, właśnie jak bycia, i o ile bycie takim psychicznym audiofilem, wiesz, nie robi nikomu krzywdy, bo tam może żona takiego audiofila nie kupi sobie, kurczę, futra z norek. Gorzej jak jego dziecko nie zje obiadu, bo on sobie musi kupić, wiesz, jakieś ekranowane kable ze złota. Ale bardziej mi śmieszy to, jak ludzie łykają to, że na przykład Wi-Fi potrafi, wiesz, wywołać raka, czy sieć 5G, to już jest w ogóle no, nie stary, tak. Wiesz. Ludzie, wiesz, się boją takich rzeczy, a nawet nie wiedzą, dlaczego oni się tego boją, po prostu coś nowego, nie? Ludzie się boją nowych rzeczy. Mhm, no bo nie mają wiedzy, to tak jak kiedyś ktoś się bał burzy, tak teraz my się boimy 5G, prawda? To wszystko masz w internecie, nie? Co możesz zrobić szybko research. No właśnie, i tu jest problem, stary, no bo co się stanie, jak wpiszemy 5G, czy szkodzi? Radio 5G. Radio 5G, no dobra, tutaj na pierwszym miejscu mamy jakieś takie źródła popularno-naukowe, nie wiem, Spidersweb, Geekweek. Mów. Nie, no mów, proszę. Dotarłeś kiedyś do takiego na przykład audiofilskiego foliarstwa stylu, że właśnie 5G zakłóca dobry odbiór muzyki, albo nie wiem, chemitrailsy wpływają na zakrzywienie fal akustycznych, kurwa. Czekaj, wpiszę. Nie, ale wpisałem 5G. Odbiór muzyki, no. Są tutaj jakieś linki, ale to chyba nie o to chodzi, wiesz, bo z jakiejś... Słuchaj, no? Wpisałem 5G i pierwsze, co mi wyskoczyło, 5G Mushroom Trips. No. Stary. Jerzy Zięba do prezydenta Dudy w sprawie Wi-Fi i 5G. O, nowy filmik. Dawaj te następne smaki, bo ja jestem ciekaw, bo jak się nazywał ten gościu, co komentował wcześniej? Scooby-Doo i Bang? Już ci mówię. Szkudi Jabadubi. Szkudi Jabadubi. No, to Szkubiego Jabadubiego radzę nie słuchać. Słuchać tylko What is Bad i The Voice Doctor. Kurwa, jak jest ciepło, Jezus Maria.
Już ci szukam jakichś fajnych rzeczy z grupy. Ja mogę zacytować piękną piosenkę z okazji tych super upałów. No. Jest to piosenka młodego, tak będę tłumaczył na polski, żeby każdy zrozumiał, młodego Johna o nazwie Zdobądź niższość. I tam jest taki moment, że jest do okna, do ściany. Dopóki pot nie będzie kapał mi z jajec, wszystkie dziwki będą się czołgać. Wszyscy skit, skurwysyny. Nie wiem, co to jest skit, ale pewnie jakiś, wiesz, taki okrzyk godowy raperski. Skit, kurde, w nawiasie kurde. Skit, skurwysyny, w nawiasie skurwysyny, skit, kurde. Będę musiał cię wypikać, bo będzie explicit na tym, na Spotify. Trudno, stary. Ale no, dobra. Godzę się. No. Dobra, to już przedpremierowo młody Young Jack. Jesteś gotów? Skit, jesteś gotów na kolejne dawki foliarstwa? Jak nigdy, dawaj. Platforma antywibracyjna, używana pod listwami zasilającymi, pełni bowiem podwójną rolę. Przede wszystkim jest po prostu elementem antywibracyjnym, wytracającym drgania w postaci ciepła, ale... O, to jest ciekawe. On zamienia, ta podkładka antywibracyjna Audio Voodoo zamienia drgania w ciepło. Czyli teoretycznie mógłbyś sobie podgrzeć na przykład kawę, stary. Zajebiste, jeżeli działa. Ale jest także elementem minimalizującym promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od listwy. To jest, stary, to jest ciekawe, bo wpływ takich takiego ekranowania może sobie bardzo łatwo sprawdzić, bo każdy smartfon ma czujnik elektromagnetyczny, więc mógłbyś sobie takim ekranowaniem po prostu otoczyć komórkę i zobaczyć, czy działa. Nie? Ale czy ten czujnik działa w ogóle, elektromagnetyczny w smartfonie? W smartfonie tak. A na jakim zasadzie on działa? On nie. Jako miernik używa, nie wiem, tej anteny, co tam jest? Chyba to, tak. Nie wiem. Aż tak się nie znam, żeby ci powiedzieć, udzielić ci jakby dobrej informacji. Aczkolwiek jest. W każdym naszym smartfonie masz taki czujnik. Dobra, czytam dalej. Ten konkretny produkt jest autorską mieszanką minerałów i innych elementów i połączenie ich z drewnem i skórą. Co ważne, platformy oferowane są do konkretnej listwy. Ma ona wpasować się w drewnianą ramkę, a jej spód ma dokładnie przylegać do skóry zamykającej wspomnianą mieszankę. I tutaj masz, wiesz, po prostu taki... jakieś, nie wiem, drewniane pudełko, do którego wkłada się listwę zasilającą. No. Różnice? A czy to drewniane pudełko jest ten, ekranowane? Ono jest ekranem, stary. No. Tutaj... Drewno? To jest mieszanka drewna i minerałów. Różnice w brzmieniu między listwą Asura i AR oraz między AR i podłogą będą bardzo duże. Nie zdziwię się, jeśli będzie to nawet 100%. Jezus Maria. To jest już komentarz jakiegoś pana Wojciecha. Ja w tym momencie jestem na wykopie na tagu Audio Voodoo. I czytam ci tutaj, co ludzie ciekawego piszą. Oczywiście nie na wykopie, tylko to są screeny z grupek. Polska platforma powoduje przyciemnienie dźwięku. Wszystko robi się aksamitne. O wiele lepiej słuchać elementy zwykle zakrywane przez głośniejsze dźwięki. Pasmo przenoszenia jest o wiele szersze, chociaż pierwsze wrażenie jest takie, że jest mniej góry, a dół jest słabiej akcentowany. No i tutaj dochodzimy do takiego absurdu, w którym pudełko z drewna, do którego wkładasz listwę zasilającą, wpływa na to, jak utwór, jak działa EQ na utworze. To tak, gdyby to drewienko miało ci zabrać górę. Ja pierdolę, no. Widzisz, stary, chyba ja wymyśliłem właśnie biznes. Stary, podłączam się do tego. Robimy to. Pomyśl o tym, czemu, stary, oni kupują takie gówna, które pewnie kosztują tonę pieniędzy. Ile taki na przykład kwantowy rezonator szumów? Zobaczmy, czy ile to kosztuje. Kwantowy rezonator szumów. High-end audio stereo. Panowie, zakupy. Nie ma lipy. Zakupy.
Kurwa, 5000. No. Za kwantowy rezonator szumów. A nie łatwiej by było equalizer im kupić, czy coś? No, wiesz, oni mają... mają jakiś tam equalizer. To jest za mało. W tych swoich urządzonkach, w tych swoich wzmacniaczach, jakichś końcówkach mocy jest equalizer. I myślę, że to już wystarczy, żeby sobie podbić dół czy górę. Patrzcie na to, stary. Info. No. Info. To jest... Sieveking Sand. Kwantowy rezonator szumów. Koszt 4999.00 PLN. Pobór mocy 1,5 W. Kabel zasilający standardowy. Ale nie, zaleca się stosowanie kabla specjalistycznego przeznaczonego do zasilania urządzeń audiofilskich. Jezus. No, typowo, wiesz, pułapka dla debili, pułapka dla ludzi, którzy nie wierzą swojemu sprzętowi, no bo stary, no dostajesz standardowy kabel do rezonatoru szumów kwantowego za 5000, ale nie, bo musisz sobie dokupić jeszcze do tego, wiesz, specjalistyczny, czyli to jest jakiś taki telewizja Mango shit. Jezu. Chłopie. Audio lifestyle. Kurwa. .pl. Audiofilskie prezenty. Platforma antywibracyjna. Dobra, czyli tutaj mamy do czynienia z kawałkiem drewna. Ale jest jeszcze uniwersalny pilot. Dobra, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Benz MC The Magnetizer. To brzmi jak jakiś stary, kurwa, featuring na twoją płytę. No, What is Ban Fit się... Benz MC The Magnetizer. To brzmi, stary, jak ksywa jakiegoś rapera z lat 80. Benz MC The Magnetizer. Platformy. Ale stary, po co im platformy z drewna, które tłumią wibracje, skoro masz w podstawkach piankę? Czemu drewno? Drewno nie jest wcale dobre chyba w tłumieniu wibracji, nie? Ile nie budujesz z niego domu, nie wiem, z jakiegoś kurwa, z jakiejś balsy, człowieku, z jakiegoś balasa, kurwa. Przecież to nie ma sensu w ogóle, drewno. Ja rozumiem, stary, ja na przykład, wiesz, teraz się zabieram za to, żeby sobie pokój jakby wytłumić, nie? Żeby nie było tych odbić dźwięków aż tak, bo teraz tak na przykład robię, no to mam, wiesz, po prostu jedyne, co mnie chroni, to, że mam w chuj gratów w pokoju, nie? No, ale i to po prostu się gdzieś... No myślę, że stary, tak, tylko bas refleksy muszę zamontować, no, bo rogi pokoju mam akurat dosyć gołe, tym bardziej za monitorami. Ale, kurwa, co ma do tego drewno, stary? Czy w zasadzie na przykład chodzi mi o to, żeby to pochłonąć miało, czy rozbić, czy jak? No bo przecież drewno jest dość sztywne, to nie pochłania wibracji. Izoluje... Odbija energię dalej. Izoluje postawiony na nim sprzęt od różnego rodzaju drgań, które mogą mieć negatywny wpływ na pracę urządzeń elektronicznych, zwłaszcza odtwarzaczy. Ta podstawka ma tę przewagę nad innymi, że nie wygląda jak płyta nagrobna. A ile kosztuje taka podstawka z drewna? 1400. A co to jest za drewno? Kurczę, nie wiem. Wejdę sobie na Hi-Fi Club i ci powiem. Podstawka... antywibracyjna, tak? Mhm. No to jest z pianki oni robią zwykle. No u mnie ona się sprawdza idealnie, to wiesz, ale to chyba bardziej chodzi jednak też o to, żeby one się po prostu nie ześlizgnęły, kurde, z podstawek, nie? I są robione z pianki. Nie, niesamowite to jest. Za kurwa kawałek deseczki 1000 zł ponad. Jezus Maria. Słuchaj, czym jest stabilizator elektromagnetyczny Shakti?
jest opatentowanym wynalazkiem amerykańskiej firmy, która śmiało wkroczyła na teren iluzji. Tak zwana cegła jest zbudowana z tajemniczego materiału, który powoduje redukcję zakłóceń pola elektromagnetycznego wokół systemu audio. Kładziesz ten klocuszek na wzmacniaczu lub odtwarzaczu i masz porządek w powietrzu. Żadne mikrofale nie spowodują zakłóceń w pracy sprzętu. Kurwa mać. 1200 zł za cegłę. Ej, a stary, widziałeś te? Widziałeś działo orgonowe? Nie, co to jest? Działo orgonowe to jest taka rzecz, która cię chroni przed właśnie chemitrailsami, przed promieniowaniem elektromagnetycznym. I to wygląda na zasadzie, że masz po prostu na przykład jakiś kamień, są takie długie bardzo rury, w które tam wsypują jakieś minerały sproszkowane, coś takiego i ten. I te rury po prostu stoją i one niby, wiesz, rozpraszają to promieniowanie tam w jakimś promieniu wokół ich i wiesz, i stary ludzie płacą za to w chuj pieniędzy, nie? Za działo orgonowe sobie budują takie gówna, kurwa, w ogródkach, stary, i po parę, wiesz, koła ładne na to wykładają, nie? I, o, patrz. Hembuster, działo orgonowe, czyli pogromca chemitrails i optymalizator pogody. Hembuster. Optymalizator pogody, rozumiesz to? Optymalizuje ci pogodę. Montujesz sobie, kurwa, działo w ogródku i stary, nie pada deszcz na ciebie. No fajnie. Naprawdę. No to w zasadzie, o czym mówiłeś, to jest takie działo orgonowe w mniejszej skali, czyli cegła, którą montujesz, kurwa, pod głośnikiem, tak? Czy gdzieś tam w okolicy? Stary, czysty dźwięk, stary. Doszliśmy do czasów, w których Supreme sprzedaje jakieś, nie wiem, pistolety do pieniędzy. Stary, cegły. Właśnie. No. Ludzie wydają kasę na jakieś stabilizatory powietrza, stabilizatory elektromagnetyczne. Ja już wiem, co jest nie tak. Właśnie odkryłem, co jest nie tak, stary, z zachodnią cywilizacją. My mamy za dużo pieniędzy. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja na przykład, wiesz... Stary, powiedz sobie, ktoś, kto wydaje tyle pieniędzy na, kurwa, takie sprzęty. Mhm. Przecież, stary, czemu muzyka ma brzmieć aż tak dobrze, stary? Muzyka jest, wiesz, muzyka jest jak życie trochę, nie? Że w zasadzie... Bywa dobra, bywa chujowa, nie? Ale stary, to jest unikalne często, nie? I to właśnie jest fajne. Mi się, nie wiem, podoba, stary. Ja nigdy, kurwa, na przykład nie chciałem, żeby moje kawałki brzmiały czysto, stary. Głównie dlatego, że... Nie wiem, ja lubię muzę lo-fi. Dla mnie, wiesz, dla mnie to jest dodatkowy smaczek. Ja bym z chęcią teraz sobie Walkmana kupił, wiesz, i sobie słucham muzę z kaset, nie? No to jest na przykład... Wiesz, bardzo taki częsty zabieg, gdzieś tam przegrywanie masteru na taśmę, tylko po to, żeby zabrudzić ten dźwięk. Tak, tak, a to działa akurat, nie? To działa, no na tak. Na przykład tak samo jak jest faza na te stare samplery, nie? I na przykład ja słyszałem w chuj porównań, bo chciałem sobie kupić, wiesz, chciałem sobie kupić jakąś tam MPZ-kę 60. I słuchałem porównania, na zasadzie to były porównania tych samych próbek, nie? Tych samych próbek, które są po prostu zgrane i przepuszczone i wiesz, później z mastera zgrane z powrotem na ten. I stary, nie ma dużej różnicy. W sensie ta różnica jest tak znikoma, że ledwo ją słychać i tak naprawdę można by ją zrobić w komputerze, używając tylko equalizera, nie? I jaki jest sens tu kupować... Dobra, jestem. To czekaj, to ja sobie naleję ten, coli. I już wracam. To no się dobra. Wytnie. Dobra. Albo wiesz co? Ja tego nie wytnę, bo gadamy o tym brudzie, więc ten odcinek będzie brudny i nie będzie żadnych cięć. To jest brudny, low-fi'owy odcinek podcastu o audio voodoo. O audiofilstwie, ej. Ale ja zapomniałem, o czym gadałem przed chwilą. O Jezu. A, czekaj, o MPC-ce. W porównaniu, tak. Tak, dokładnie. I stwierdziłem jednak, że to nie ma sensu, bo no, czytałem wywiad z jakimś producentem takiej starszej szkoły,
Nie przypomnę sobie za nic, z kim to było. I on mówił, że to chodzi raczej o sam materiał źródłowy, czyli z jakich płyt to samplujesz. I tak naprawdę, wiesz, jak posłuchasz sobie tam Amen Break'a, wiesz, tam w oryginalnej wersji z pewnym kawałkiem, to on już brzmi tak brudno, nie? Bo to było nagrywane na takim sprzęcie wtedy. Na taśmach to były jakieś tam lata 60. wczesne, wiesz. No to tak brzmi, nie? Całe brzmienie stary, na przykład Cypress Hill, nie? Jest oparte właśnie o samplowanie takich rzeczy starszych, z lat 60., wiesz. Te wszystkie bębny to są właśnie chuj stare lupy, nie? I dlatego one brzmią tak brudno. Wiesz co, wydaje mi się, że producenci sprzętu audio bazowali na takich właśnie urojeniach i na efekcie placebo od dawna. W ogóle wydaje mi się, że muzyka... Co ty tam kręcisz? Nic. Josze jakieś. Jakieś to brzmiało jakbyś, nie wiem. Dobra, nie powiem. Nie, co... Dobra, no nic się nie stało, wszystko jest okej. Okay. Że producenci audio jechali na takim farmazonie od zawsze i to jest jak ten taki sławny, taka wiesz, pasta o producencie, co siedzi i wokalista mu tam truje dupę, że stary, słuchaj, za mało góry, coś tu źle brzmi. A on mówi, dobra, to ja wrzucam teraz mega super wtyczkę, która to naprawi i on kręci jakimś tam pustym nobem, który nic nie robi. Kręci do góry i mówi, ty słyszysz, jak to się zmieniło? A ten wokalista, o, to jest to brzmienie, którego szukałem, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wydaje mi się, że branża audio na takim farmazonie jedzie od dawna. Tak... No stary, jak się nazywa ten koleś, który wymyślił tą ścianę dźwięku? Czekaj, Phil Spector, tak? Phil Spector, ten pojeb jakiś, co się okazało, że później jest jakimś tam chorym psychopatą? No. Wymyślił tą ścianę dźwięków, czyli tak jak teraz na przykład masz dużo tego, że są jedna ścieżka jest nagrywana wiele razy i puszczana w tym samym momencie. Wiesz, o co chodzi? Okay. Tak jak na przykład w rapie, wiesz, oni potrafią nagrywać jedną ścieżkę wokali. No. I wiesz, i to później dają na przykład tą jedną ścieżkę gdzieś na lewy kanał, drugą na prawą. I to sprawia, że to brzmi tak w chuj tusto, ale... To działa z tym, że to wszystko jest robione jakby w procesie produkcji, nie? No tak. Nie w procesie odsłuchu, nie? Dużo producentów, jak oglądasz jakieś filmiki, jak oni sobie siedzą gdzieś tam w tych swoich domowych tam, wiesz, studiach, no to oni, stary, nie wiem, mają karoki, te monitory, to są chujowe stare monitory, no tak. Nie? Tak naprawdę, to jest tylko monitor, to jest tylko odsłuch i nikt się nie, jakby, każdy... Przydaje się mi się, na przykład ja bym nie chciał lepszych monitorów, teraz już mam te HS8-ki, ale to jest wszystko robione jakby w programie, to jest wszystko przy nagrywaniu robione, według mnie przy odsłuchu nie ma później jakiegoś większego halo. To musi być dobrze zrobione, żeby to było dobre, ale tak naprawdę wiesz, no wyobraź sobie, że oni sobie na sprzęcie audiofilskim słuchają, nie wiem, Skrillexa, którego ścieżki wyglądają jak parówy stare, nie? Masz tak na maksa wszystko tam, wiesz, podbite, że to jest jedna wielka parówa. Jest tak przesycone i stary, i oni by mieli... No. Wydaje mi się, że to mogłoby nawet gorzej zabrzmieć na takim sprzęcie. Bo to taka... Ekstremalna kompresja na utworach dobrze by brzmiała na małych słuchawkach, jakichś, nie wiem, małych głośnikach, wiesz. A na takim... No ja właśnie jestem ciekaw, czego oni słuchają na tym. Bo serio, no dużo jest muzyki, która jest brudna, stary, która jest nagrywana na starych sprzętach, a nawet ta nagrywana na nowszych, no to... Nie wiem, stary, co ten... Może to jest, stary, tak naprawdę ten Audio Philips to jest taki... wyższy poziom low-fi, nie? Żeby jeszcze więcej brudu słyszeć w tych starych utworach, które oni słuchają, nie? Może, wiesz, sinusoidy tam na 440 Hz ton A sobie słuchają i, no, i tyle. No stary, no bo tak naprawdę, wiesz, to jest wydawanie pieniędzy w coś, co jest placebem tak naprawdę, bo samplik dźwiękowy, który został dany na przykład do tłoczni nie miał więcej niż tam na przykład załóżmy 20 kHz. To jest wszystko kwestia po prostu dobrego miksu i tego dobrego zbalansowania tam, wiesz, częstotliwości, tyle, nie?
Więc. Ludzie mają kupę kasy i szukają jakichś takich ekstremalnych rzeczy, żeby rozwinąć swoje hobby. To dokładnie, tak samo stary. Jak na przykład wlewy dożylne do regeneracji. No. No nie lepiej zjeść to... banana na przykład i wypić, wiesz. To może działać, wiesz, przy jakichś serio ekstremalnych tych ekstremalnych wycieńczeniach, ale to raczej dla jakichś chyba gości, co biegają maraton, nie? Ale na przykład, stary, wiesz, ty chyba można by podciągnąć do tak naprawdę każdego hobby, nie? Masz, stary, wędkarzy, którzy kupują, stary, wędki za, kurwa, 30 tysięcy złotych tylko po to, żeby lepiej czuć tam branie, jakim tam jakiś okoń, kurde, 10 centymetrów bije i tyle, nie? A tak naprawdę taki sam dobry sprzęt możesz kupić tam za 500 zł i tyle, nie? No to taki, po prostu tak wygląda, no. Taki ekstremizm w hobby, na przykład też zobacz na kulturystów. Ja rozumiem, nie trzeba tego tłumaczyć, dlaczego ludzie dbają o siebie, chodzą na siłownię, ale już no. Takie przepompowanie, gdzie ktoś jest, wiesz, na 10 cyklu omnadrenu, po prostu ma no, blisku stary. 50. W ogóle pomyśl sobie, na chuj się kurwa szprycować sterydami, jak nie chcesz startować w zawodach kurwa tych. Nie chcesz startować w jakichś zawodach kulturystycznych. To oczywiście jest tylko mój pogląd, ale no tak naprawdę no to nie jest dobre dla zdrowia, nie? Tylko oni to robią, żeby uzyskać efekt, tak? Ale jak nie chcesz startować w jakichś zawodach kulturystycznych, czy nawet, nie wiem, zwiększyć siłę dla jakichś, żeby jakieś rekordy w trójboju robić, czy coś, no to na chuj ci to, człowieku. I najlepsze jest tylko to, zdrowie? Że oni no. Jeszcze, wiesz, sterydy działają, no to nie ma jakby dyskusji z tym, ale oni reklamują siebie i swoją formę, że zrobili ją na suplach i później na przykład gościu na siłowni mi mówi, ty stary, wiesz, odjebało mi, wydałem 400 zł w tym miechu na suple. Ja się pytam, co ty sobie kupiłeś? A on, no, BCA, coś tam, białko, kurde, XD, HWDP, beef amino no, stary... sobie kupiłem. Ja się pytam, a nie lepiej, żebyś sobie na przykład kupił, kurczę, dobrej jakości mięso, albo nie wiem, jakąś dietę sobie kozacką rozpisał, bo to suple trzeba. Nie, stary, to nie ma, wiesz, dyskusji. To jest, wiesz, no stary, no po prostu myślę, że jak ktoś nie wierzy w siebie, to sobie wkręca takie, kurwa, shity, żeby po prostu jakoś podnieść sobie tą wartość, że to jest bardziej wtedy możliwe do zrealizowania, a później jest w szoku i, kurwa, i zawdzięcza to wszystko suplom. Czasami dobrze znamy ludzi, którzy wcale, wiesz, nie ładowali jakichś, nie wiadomo, sprzętów, a mają efekt, nie? No wystarczy tego, no... zapieprzeć. Konsekwencja, stary, to jest coś, czego ludzie nie mogą pojąć. Tak. Ktoś do mnie mówi, naucz mnie, stary, robić bity. Ja mówię, to nie jest nic ciężkiego, tylko że tego nie nauczysz się robić w tydzień. To nie będzie tak, że ty za tydzień będziesz robił zajebiste bity. Ale jak będziesz robił dzień w dzień coś, będziesz coś dubał, nawet jak nie masz weny, to sobie posiedzisz, poczytasz coś o miksie, coś tam, wiesz, podziałasz, kurwa, cokolwiek. No to stary, to wiesz, no to od razu przecież nawet nie wiesz, kiedy te bity już zaczną być dobre, bo to ci ludzie powiedzą dopiero. No tak, bo to jest okay. Ta choroba jednak producencka, że ty zawsze coś robisz, że ci się wydaje, że to jest chujowe, ale dopiero ktoś ci powie, że kurwa stary, ale to jest grube. I wiesz, i tak naprawdę konsekwencja, dążenie do jakiegoś poziomu, nie? Tak samo jak ludzie się mnie pytają, stary, jak ty piszesz te teksty, nie? Że coś. Ja tak naprawdę większość tych kawałków, co ja nagrywam, co teraz się spotkałem z takim stwierdzeniem, jak freestyle, że ja zawsze myślałem, że freestyle to jest po prostu, że przestałem jakieś niutki tam i napierdalają, wiesz, na wolno z głowy jakieś tam rymy, ale nie, okazuje się, że freestyle to też są kawałki, które są nagrane i napisane poniżej jakiegoś tam czasu, nie? I tak, że poniżej tam chyba godziny, jak napiszesz tekstu, to jest freestyle. No i wychodzi na to, że kurwa 90% tekstów, jakie napisałem, to jest freestyle. I stary, i nie wiem, i na przykład co ja mogę powiedzieć osobie, która mnie pyta, jak ty piszesz teksty, nie? No to ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie to, że stary po prostu obserwuje dla mnie jest to, że ja sobie pewne myśli mi same wpadają do głowy, mnie to śmieszy, ja po prostu je zapisuję. I tyle.
I tak naprawdę, no co, nie masz weny, nie wiesz jak napisać tekst, nie wiem, poczytaj jakąś książkę, pójść na miasto, pogadaj ze swoimi patokolegami z dzielni. No zawsze najlepsze te pomysły na teksty wpadają, no kurwa. Wiesz co, bo to ludzie nie widzą tego, na przykład widzą młody dzban wydał płytę w tamtym roku, czy w tym, epkę, ale nie wiedzą na przykład tego, że kurczę, ty robisz muzę, Jezu, ile, z 15 lat, stary, nie wiedzą, że ja robię muzę, kurde, też 10 czy 12 lat, tylko widzą jakiś tam twój ostatni sukces, nie, i się zastanawiają, stary, jak? Wiesz, dużo rzeczy było przed młodym dzbanem, nie, dużo rzeczy, które nie wypaliły, ale po prostu, to nie jest tak na przykład w moim przypadku, że to jest konsekwencja. To jest to, że mi po prostu robienie muzy daje w chuj fanu i dla mnie to jest jeden z lepszych sposobów na relaks. No i przy okazji pokazuję to, wrzucam, ludzie się jarają, no to stary, no to plus, no mogę z tego żyć, zarabiać pieniądze. No i tyle, stary, mi tak naprawdę nic więcej nie jest potrzeba w życiu teraz, jak po prostu nieraz świętego spokoju i tego, żebym mógł sobie porobić muzyczkę. I dla mnie to jest wszystko, nie? To jest wszystko, żeby być szczęśliwym człowiekiem, nie? Młody dzban, stary, kiedyś, no nagrywałem na przykład, wiesz, rap, no. I kurwa, stary, wiesz, i to było takie w stylu tryhard, nie? Robiłem jakieś, no. Kurwa, poważne, smutne pioseneczki, kurwa, o chuj wie czym, że tam, wiesz, słońce wstaje. Tak. Ja w księżycu się odnajduję, suko, wiesz, co czuję, i wiesz, i kurwa, robiłem jakieś, nie wiem, stary, takie gówno. I wiesz, i ty robisz takie gówno, ludzie to mają w dupie, nagle stwierdzasz, ty jebać wszystko, co robię, co tam mi w głowie gra dla beki, bo to nie chce mi się wczuwać totalnie w jakieś akcje. Pewnie. No i kurwa, okazuje się, że to działa, że ma ręce i nogi. I nigdy nie wiesz, stary, co ci w życiu wypali, nigdy nie wiesz, z czym ci w życiu wypali, zawsze po prostu musisz konsekwentnie napierdalać to, na co masz ochotę i stary, nagle może być pstryk i jest kurwa gitara, nie? I na przykład, wiesz... Słucham rapu często, nie? I stary, na przykład, często zauważam, że serio, te kawałki są, wiesz, brzmią dojebanie, masz klipy takie, wiesz, na bogato, że to jest serio już poziom, nie? Że to jest, oglądasz klipy z zagranicy, oglądasz klipy z Polski, nie ma wielkiej różnicy. Ale stary, słucham tego tekstu i to jest takie, kurwa, ale to przecież nie ma sensu, nie? Bo ja na przykład jak słucham rapu, dla mnie, wiesz, no to jest to, że jednak się nasłuchałem dużo rapu wiesz, tam z lat, 10 lat wstecz i wcześniej, nie? I wtedy właśnie to było ważniejsze, nie? Nie będę tu gadał, że jakichś kurwa prawilnych morałów, że przekaz w rapie. Tu chodzi o to, żeby tekst był fajnie napisany i żeby to się po prostu mi osłuchało i docierało, nie? A tutaj masz takie przecukierkowanie swojego rodzaju, nie? Że oni robią to w studiach, płacą na to sos, ludzie chcą widzieć ten sos, wiesz, w klipach, ludzie chcą słyszeć o tym sosie na tych, kurwa, kawałkach, ale tak naprawdę, stary, na chuj, że jest dużo ciekawszych tematów, stary, dużo jest ciekawszych ludzi, w których można pompować te pieniądze, nie? Kurwa, no, mi to na przykład nie zależy, ja lubię... Stary, te kujowe klipy moje, te, wiesz, no to jest stary, czysty lo-fi, nie? Ale to wiesz, o to chodzi w twoim wizerunku też, że no to jest zajawa, stary, i to tyle. To takie ma być. I tyle. No wiesz, no, ja ci powiem, że już miałem, wiesz, jakby trochę propozycji stąd czy stamtąd na jakieś wspólne działanie i powiem ci, że kurwa, olałem dużo tematów, głównie dlatego, że stary, no ja się nie widzę tam po prostu. Przecież łatwo jest, wiesz, łatwo jest jak się wpierdolisz po pachy w jakieś takie dziwne, wiesz, deale, w dziwne umowy, to kurwa stracić tą zajawę, stary, w kontrakty, nie? Bo nagle się okaże, że jesteś wyrobnikiem. Wiesz co? Tak, stary. Wróćmy jeszcze na chwilę do konsekwencji, bo ja mam takie przemyślenie ciekawe, że jak ja sobie zaczynałem robić muzę i wypływać na jakieś szersze wody, powiedzmy w 2013, to poznałem dużo ludzi, którzy byli zajawieni na robienie muzyki i powiem ci, że ze wszystkich tych ludzi, którzy konsekwentnie działali, bardzo dużo osób się wybiło. Na przykład tutaj przykładem będzie Young Duke z 102 Boys, ze 102 Boys. No. I powiem ci, że on sobie robił bardzo długo muzyczkę i pozostawał jakby konsekwentny. I teraz
102 Boys, 102 Boys i Duke się wymieni, robię. Nie? Nawet ostatnio, jak coś tam pisaliśmy na Instagramie, to zauważyłem, że chłop ma już ten znaczek verified, nie? Na Instagramie, że potwierdzony profil. No, to no już... widzisz, stary. I tak powiem ci, pamiętam Wactoja, jak zaczynał z tymi swoimi mixtape'ami. No ja też pamiętam, ja pamiętam jak jeszcze stary Sound System graliście we Wrocławiu, nie? Tak, tak. Na tym, na jakimś secie, to było chyba w Szklarni bodajże, że właśnie wbił Wactoja. Tak. I ten, i kurwa, i właśnie tam napierdalał do ludzi, wiesz, spoko. Tak samo Guzior przecież, nie? Tak, no Guzior też zaczynał wtedy, 2013, znaczy już... No pamiętam, robiłeś mu biciory, nie? Jakieś biciory mu robiłem, tak. I Guzior, i Wactoja, Young Duke się wybił. Proszę, Profit przecież, pamiętasz jak mieliśmy nagrywać we trzech jakiś kawałek w 2012? Proszę, Profit z Pellwave się wybił w jakiś tam sposób. No. Ty też, młody dzban, w sensie też się teraz wybija. Kurde, no naprawdę pełno osób się powybijało z producenckiego świata, przecież ilu gości też zaczęło coś tam robić, Misterial gdzieś tam w UK porobił jakieś rzeczy. No chłopie. Gdzie ja pamiętam, jak on robił jakieś biciki, kurcze, pseudotrapowe w 2014-13, nie? No stary, konsekwencja, nie? Konsekwencja tak. I po prostu radość z tego, co robisz, nie? Bo bez radości, no to słychać, nie? Na przykład ostatnio mam lekkiego bloka i nie wrzucam tak tych kawałków, nie? Wcześniej to Vena King Konga i jeden za drugim nie mogłem nagrywać. Teraz mam lekkiego bloka, ale bardziej się koncentruję na tym, żeby robić research. Więc niedługo będą nowe kawałki, będą świeże jak chuj. No tak, to musisz, jako raper musisz się karmić jakąś taką wiedzą socjologiczną, żeby móc wypluwać coraz to nowe, ciekawe spostrzeżenia. A temat, no stary, świata... jeszcze ubrać to w humor. No ale... właśnie. No. Teraz jest moda w rapie na takich obserwatorów, nie? Takich obserwatorów nawet społecznych. Jest moda na humor, stary. Ja zauważyłem, że kurwa już na przykład niektórzy to... kurwa, nawet kserować potrafią. To jest ciekawe. No to ja wiem świetnie, bo bardzo dużo ludzi próbuje kserować i w bitach, i w rapie. To też trzeba odróżnić taką zdrową inspirację, bo ja na przykład bardzo dużo się inspiruję różnymi rzeczami, ale też staram się, wiesz, przyjąć inspirację z A, z B i z C i zrobić z tego produkt taki, wiesz, przefiltrowany przez własną wrażliwość artystyczną, żeby to było coś nowego. No tak, wiesz, bez inspiracji to się nie da, wiesz, ja też mam swoje inspiracje, tylko że moje inspiracje wynikają jeszcze z, wiesz, z rzeczy rapowych, które ja słuchałem jako dzieciak, nie? I to są takie rzeczy, że na przykład jestem w szoku, że teraz małolat jakiś słucha mnie i on mówi, że to jest świeże i na przykład, wiesz, jakby to powiedzieć. Ja wiem, że wydajesz coś na przecież... bicie takim, tak, na funkowym bicie, a ktoś mówi, ty, jakie to jest, czegoś takiego nie było, a przecież stary to już... Przecież było. Kurwa, było. Każdemu teraz, jak każdemu małolatowi, który będzie słuchał tego podcastu, polecam sprawdzić sobie, nie wiem, Ultramagnetic MCs, właśnie Kool Keefa, MF Dooma, bo to moje największe inspiracje, jakiś Kool G Rap i DJ Polo. Wiesz, tak starsze płyty i zrozumieją, o co chodzi. NWA, przecież to wiesz, to stary, to są takie klasyki, ja byłem w szoku, stary, na przykład ostatnio widziałem aferę na jakiejś tam grupce, że człowieku, ktoś sampluje utwór, że masz pętlę, przecież cały hip-hop jest na tym zbudowany. Jak, wiesz, ludzie, dla nich to jest niepojęte, bo oni nie pamiętają jacyś młodsze roczniki, co było przed bitami trapowymi. Bo nie mogą tego pamiętać, bo ich nie było, ale... No tak, ale research można zrobić, to przecież nie jest trudne. No. Przecież kurde, wróćmy, wejdźmy teraz kurde w maszynę czasu, przenieśmy się do złotych czasów polskiego samplingu, czyli gdzie lądujemy? 2004. Wylądujmy wtedy, kiedy Jazzurekcja i Jazz w wolnych chwilach wychodziły. To złota era polskiego samplingu. Boom! Jesteśmy w 2004, wychodzi Jazz w wolnych chwilach. Wychodzi jakaś tam płyta Nuna, zobaczmy co wyszło w 2004 Nun. Dużo, chyba 247 też, nie? Tak. Spalenie inne muzyka słońcem. Klasyczna PZ 2002.
Muzyka, gry studyjne, 2003, proszę, Tito Records. A nie, Spalenie innym słońcem było później. Funk dla smako był wtedy. Proszę, albo była taka płyta, o Jezu, jak oni się nazywali? Praktik. Praktik. Nie praktiker, praktik. Kiedy praktik wyszedł? 2002. Dobra częstotliwość, album producencki 2004. I tutaj jesteśmy w złotej erze polskiego samplingu. Kurczę, jakie tam były sample, stary, to co robił Nun. Ta, albo robił... stary, na You Know Me, jakie miałeś kawałki. To był kurwa hicior. Nie się kurwa, nie... aż ciary mi poszły, stary. A myślałeś kawałek, kiedyś, kurwa, czy oni wyczyścili te sample w ogóle? Stary, myślę, że nie ma opcji. Nie no. Nie ma opcji, stary. Na przykład pomyśl o Ostrym. Jakby mieli te wszystkie, ja stary, z tych sampli, to ja tyle znam tych kawałków, że ja mógłbym własną, kurwa, audycję zrobić w jakimś radiu, gdzie bym puszczał, wiesz, oryginalne utwory i utwory rapowe, które były samplowane z tego, bo znam tego sporo, naprawdę. I wiesz... Byłbyś taki jak Druk i... Sławek trochę. No stary, bo to jest super rzecz, nie? Ja uważam, że właśnie hip-hop dał mi to, że na przykład ja kiedyś, wiesz, ja kiedyś słuchałem jakiś, wiesz, nie wiem, stary, MP3-ka młodego dzbana w wieku tam 10 lat, to było, że Korn, no, Slipknot, no. 50 Cent. 50 Cent, no. No i kurwa, i takie rzeczy, stary, nie? A później jak zacząłem stwierdzić, jak stwierdziłem, że dobra, robimy rapik, nie? Zaczynam robić jakieś własne bity i stary, i szukałem, jak oni robią te bity, czemu te bity są ten, i się okazało, że to wszystko to są pętle kradzione z innych utworów, tak naprawdę. No tak. I człowieku, ja poznałem tyle zajebistej muzy, że gdybym ja był jakimś autorem muzyki jazzowej czy czegoś, to bym im podziękował za to, że młodzi ludzie mogą dochodzić do tej muzyki, bo serio, no cała moja praktycznie wrażliwość, jakby, że tak to nazwę w cudzysłowie, artystyczna, wynika właśnie z tego, że sampling uskuteczniałem i poznałem naprawdę dużo zajebistej muzyki, nie? I na przykład, no widzisz, no nie każdy się na to zamykał, nie? Nie każdy, bo na przykład widzisz, Michał Urbaniak robił te urbanatory z raperami, w ogóle z młodymi pokoleniami, dużo, wiesz, miałeś na przykład na jakiejś piosence, w jakiejś piosence Wienio nawijał, a już wiem, jak się nazywał ten kawałek z JWP, to Warszawa, Berlin, Paryż, Dakar, bo muzyka jest językiem wszechświata, to było właśnie... Inspiracja? To jest... Inspiracja, tak. I tam chyba był taki tekst, sorry, że bez pytania, panie Krzesimirze, nie? Mhm. To pewnie ty jako producent też kojarzysz, o jakiego Krzesimira chodzi. Czyli Krzesimira Dębskiego ze, no tak, String Connection. No tak. Takiego bardzo zajebistego zespołu polskiego jazzowego. No i stary, to też było ten, też było dymane, nie? String Connection, samplowane w sensie, no dymane, kurwa, co ja pierdolę. No. Ale stary, no... Przecież to jakby to, ile płyt zostało przerżniętych. The Eilish Brother. No... Boże, muzyka doruchańska. Muzyka doruchańska. Polish Jazz. Jerzy Więcek, no. Trio. Jerzy Milan. Kurde, tak. Nawet jakiś Miles Davis szedł. Co tam było? Earth, Wind and Fire. Te wszystkie funkowe klasyki. No ta. Stary, przecież to... Miles Davis też przecież zrobił tą płytę taką mieszaną z rapem tam. Dub, czy Wudub, czy jak ona się tam Dubap nazywała? Chyba jakoś tak. Dubap, nie wiem, coś takiego, ona była ten, no i tam właśnie było inspiracja, no bo dużo osób samplowało Milesa Davisa. To był Dubap, to była ta płyta w ogóle, co on siedzi na golasa, kurde, z tym, z tą trąbką. Z puzonem na kutasie. Z puzonem na kutasie, tak. Tam, i na bicepsy. Stary, tam był, tak. Na tej płycie był Easy Moby. No, więc to na ja tam pamiętam, spoko, że to bardziej Nie no, spoko, stary, ten kawałek z Easy Moby, ja pamiętam, to była chyba siódemka Fantasy. Czekaj, puszczę sobie to. Miles Davis Fantasy. Czy to jest... Był taki klip, stary, co ten Easy Moby tam nawijał. Zaczekaj, bo Easy Moby...
Zimubi. Kurwa, mi się pomieszałem, myślałem, że to raper, a to przecież producent był, nie? Zimubi. Nie, 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 to przecież Zimubi nawijał, tak? Czy mi się ale on, on był producentem chyba też głównie. Ale wiesz, stary, zauważ, że na przykład z Mobb Deepa, oni sami sobie robili bity, nie? Dużo, dużo wtedy osób sobie robiło sami bity i mnie to zawsze imponowało, na przykład, nie? Ostry, że on robił sobie sam bity. A tak naprawdę, no, jak zacząłem robić, to się okazało, że wcale nie takie trudne, no, jak tu, wiesz, pętle, na pętlach działasz. Rzeczywiście, Zimubi to był producent, to czekaj, to który kawałek no. był z rapem? A, The Dubab Song to było. Tak, to jest to? Tak, to jest to. The Dubab Song, o to mi chodziło. No stary. To były no naprawdę fajne rzeczy. Tak, spoko, że oni wszyscy sobie... Ale nie, Fantazy też miałeś no, z Zimubi. No. No, stary, no i to jest kawał historii już teraz, nie? Ja w ogóle uważam, że ten sztuka polska robienia bitów, polska ta producencka z lat 2000-2005, stary, to jest taki, kurczę, fragment polskiej kultury, polskiej muzyki, że to powinno być wpisane w ogóle, nie wiem, jako jakiś taki smaczek, stary, dla ludzi interesujących się muzyką. Kulturalny. Tak, kulturalny. Powinno dokładnie. Być... Jest coś takiego w ogóle archiwum polskiego bitu. Ja ostatnio sobie tam słuchałem jakiegoś SS-kator, stary. No. Nie wiem, czy czegoś takiego nie powinno być. Może jakaś książka pewnie wyszła na ten temat. Jakaś tam historia polskiego hip-hopu, jakiś tam, wiesz... Zdecydowanie, stary. Miałeś dużo też takich produkcji, na przykład, nie wiem, Daniel Drums też, on ostro samplował, też był taki znany później, wiesz, to... w środowisku elektronicznym. DJ czy wiesz, Trzaski czy... to był. Tak, on albo miał... Skalpel, o. O, Skalpel tam już chyba nie działa za bardzo, bo oni wydawali w Ninja Tunes, oni wydawali. No, widzisz. W Ninja Tunes ile fajnych rzeczy było. Dobra, myślę, że chyba trzeba wrócić do tematu, bo się rozgadaliśmy tutaj. No, no dobrze, stary, jedźmy dalej z tym. Ja ci powiem, co w Archiwum Polskiego Bitu było. Stary, Archiwum Polskiego Bitu, oni wydają chyba... A nie. Archiwum... Oni składanki robią. Ale oni mają taki kanał, czekaj. Archiwum... A nie, przeczekaj. Sorry, bo ten, nie było mnie chwilę, bo miałem telefon. No ja tu gadałem coś, więc spoko. A, dobra, a o czym gadałeś? Mówiłem o Archiwum Polskiego Bitu, bo mi się pomieszało, kurwa, z tym. Archiwum Polskiego Bitu to przecież były płyty winylowe. Były, to a takie... masz taki kanał Archiwum Polskiego Bitu? Reedycje. Tak, tak. Oni mają oficjalny kanał, tak? Nie, jest Archiwum Polskiego Bitu i oni wrzucają na YouTube'a na przykład Kieleckie Scyzoryki. Czekaj, co tu jeszcze jest takiego znanego? Takie stare rzeczy, Endefis, WSP, ci od wspólnicy, Tede Borikson Haka, single promocyjny jakiś nieznany, Boys in the Hood, stary. No to takie undergroundowe rzeczy z tamtych czasów. To takie czasów. Lata 90, ale na przykład był taki kawałek Cienie Nocy, stary. Kto to, Cienie Nocy, kto to zrobił? Mad Rapaz. I na przykład Mad Rapaz to jest mój... Mad Rapaz to jest absolutny klasyk lat 90. Stylówka po prostu nie do zniszczenia. Mad Rapaz, ej, a oni ten z Poznania są, nie? O, nie wiem. Oni z Pają coś robili kiedyś? Możliwe. Mad Rapaz. Stary na pewno, na 100%. Teraz odpaliłem Mad Rapaz Gangsta. Stary, jest chyba nawet taka brama, gdzie tam chyba też nawet Peja miał zdjęcie na Slums Attack. Kurwa. Tak. No, piękne rzeczy. A pamiętasz tego? Jak on się nazywał? Taki raper był zajebisty w Polsce, co wyprzedzał w chuj swoją epokę, później go zastrzelili. Freeze! No, Freeze, chłopie. Tak. Freeze. Polecam posłuchać sobie Freeza. On chyba głównie... albo nawet i chyba jedynie, to się udzielał na jakichś składankach DJ 600V, ale posłuchajcie sobie, jak gościu kurwa napierdalał tam w 96, w 97, jak na tamte czasy, na, wiesz, właśnie patrząc przez pryzmat innych raperów. No chłopie, no. Cudowna rzecz.
cudowna kurwa rzecz. Ta, Freeze był Freeze. To była postać owiana legendą kiedyś. W PL rapie. Dobra, czekaj, wróćmy do tych sampli jeszcze, bo to jest naprawdę fajny czas. Jeszcze Iron był, on zrobił z Małolatem i on tak się troszeczkę na Nunie wzorował. Znaczy no, ja miałem zawsze, mnie kurwa bawiło to, że miałeś PZ Nun, Małolat Iron i ja się zastanawiałem, czy Iron to też nie jest brat Nuna, wiesz, co chodzi, bo to brzmiało zajebiście tak by było. Samo. Zajebiście by było, stary, gdyby tak było. No. Najlepsza kolaboracja. O, Cathedral Hill. Cathedral Hill, yo, tak. Białasys, człowieku. Tak, Cathedral Hill. Oni tacy troszeczkę Cypress Hillowi, ale to sama inspiracja, co Wzgórze Japa 3, to ewidentnie. No ale stary, na przykład Leroy, przecież jakieś tam bity, to oni jawnie tam samplowali Cypress Hill, nie? Funk Dubist, stary, takie tam podpieprzali, nie? Kurwa, Dubist, ale to są piękne rzeczy. OMP, stary, Thinkadelic. Ośka. Jak ktoś Thinkadelic nie zna, to nie powinien słuchać młodego dzbana, uważam tak. A Thinkadelic, stary, to w ogóle ta łódzka scena, Spinacz, Obustea, Thinkadelic. No on był we wszystkim z nich, nie? No. Thinkadelic, nawet przecież w obozie TA miałeś Ostrego, nie? Na pierwszej płycie tej czarnej z białym napisem, nie? Obustea, Thinkadelic. A później się pokłócili. Piękne czasy. Miałeś zajebiste też te mixtape'y, nie wiem czy pamiętasz, LDZ All Stars. Czyja fruwa tu forsa, LDZ All Stars, no pewnie. Czyja fruwa tu forsa, dokładnie, tam miałeś jeszcze tego ich taką legendę, tego jak on się nazywał, Dedoce czy coś takiego. Nie Dedoce, Dedoce to ten, Krzychu, a był ten. Ale on też był Dedoce, stary, tak mi się wydaje, no bo właśnie kojarzy tą nazwę. Big Popa ten. Duży tata, duży tata był stary. No, duży tata, ale to był chyba Dedoce, on jakoś miał taką podobną ksywę, czekaj. All Stars. Jak dobrze, że mamy CZ. Internet, człowieku. CZ nie, CZ był w obozie TA, stary. Skito. Czekaj, Thinkadelic, Spinach, Cheese, Senior. To kurwa, obustało, jeszcze miałeś Familia HP z Łodzi. Ta. Kurwa, jak ja kochałem w ogóle łódzki hip-hop kiedyś, on miał taki, dla mnie był taki fajny, jakby to powiedzieć, zmysłowy, stary. Był. Miałeś jeszcze... właśnie ten, miałeś jeszcze tego, coś kojarzę. LWC, i ci tacy, takich dwóch chłopów. LWC, Afront. Afront, no. Afront. Tak. Afrontów miałeś. Cały czas liczę, że wrócą. Nawet nie. Mam coraz gorzej, stary, płytkę. Zajebiste jeszcze metro, jakie tam biciki sieknął, bo pierwszą płytkę produkował Ostry, z tego co pamiętam. No. Ale w ogóle jeszcze z Łodzi masz Zeusa, nie? A to już pieśń współczesna bardziej jest niż... No stary, nie no, właśnie pierwszy milion mixtape, to no tak, to nie jest lata 90. Ale kurwa, ja tak uwielbiałem ten mixtape, pierwszy milion, tam stary, dużo kawałków, to pewnie jakbym sobie teraz puścił, to bym z pamięci kurwa nawinął to wszystko. Cudowny, polecam też, pierwszy milion mixtape, sprawdzać. Zeusa, kozacki materiał to był, o kurwa. Dużo było takich rzeczy, stary, mi się najbardziej zawsze podobały te jazzowe wszystkie inspiracje. I takie bity jak na przykład miało Veto, Pęku. O kurwa, ale to kozackie też są rzeczy. Fajne to były rzeczy, a w ogóle Tede ale robił tam... bity, stary, pamiętasz, że Tede robił kiedyś bity? I chyba robi dalej. No tak, znaczy nie, ale Sport to chyba on w większości wyprodukował, fajne, nie? Fajne te bity Sport. No kurwa, Tede z Dolniacha. Propsy dla Tedego. Lubię Tedego. Czy starego Tedego lubię bardziej, no ale to wiadomo, no kurwa, czas leci do przodu, trzeba iść do przodu. Z duchem czasu, nie? Trzeba iść z duchem czasu. Nie no, Tede myślę, że odnajduje się elegancko, nie? Po tych wszystkich latach. Tak samo jak na przykład Borikson teraz. No kurwa, przecież to są kocury, co tworzyły, wiesz, scenę. A stary, patrz, na przykład ten chill wagon cały, co oni robią, no kurwa, stary. Borikson to jest teraz jak Bóg dla ludzi.
I w sumie kiedyś też był. No przecierał szlaki, nie? W ja Polsce niestety miałeś... przestałem słuchać polskiego rapu kompletnie po 2010 już jestem wyjęty. No naprawdę wiem, że są te osoby, które ja jakby znam osobiście, ale na przykład to, co robi Borikson. Ja na Borikson wiem, że jest czym wagon i tak dalej, ale ja się zatrzymałem tak naprawdę na hardkorowej komercji i tam. No, Rap Not Dead chyba to jest ostatnia rzecz taką, którą ja słyszałem. Stary. No i niestety producencko już dla mnie to już nie jest to, co kiedyś. Nie ma już tak dobrych bitów w polskim rapie. No ci mówię, historia zatacza koło. No. To jeszcze wróci, stary. Jeszcze wróci. To, że mnie chcą ludzie słuchać, to jest chyba najlepszy na to dowód. Tak. Tak, stary, tak. Nie, bo trap już się przejada. Trap już się przejada, w sensie... Trap się chyba zamienia bardziej w pop, wiesz? Tak mi się wydaje. Na przykład, wiesz, taki autotunową taką mieszankę popu z rapem. To oczywiście też no tak, nie jest i te złe, takie, ale... Te mambatonowe, czy jak to się mówi, kurwa... Afrotrapy. Afrotrapy, no, afrotrapy. No. Zachęcam wszystkich do powrotu. Do powrotu do nowych i starych czasów. Już chyba przegadaliśmy za 2 godziny, więc myślę, że możemy powoli zjeżdżać do końca, bo ja nie wiem, czy będzie osoba, która dźwignie taką dwugodzinną rozmowę. No, mam nadzieję, że tak. Dobra, szukajcie mnie i młodego dzbana, bo nagrywamy vloga z urbexów na wiedzonych miejscach. To będzie next level shit. Next level shit. Wszystko będzie opatrzone autorską ścieżką dźwiękową. Taki film dokumentalny, półtorej godzinny. Zesracie się ze śmiechu, to będzie pewne. I nie tylko. No, dokładnie. No, trzymajcie się ciepło. Pozdrawki. Młody dzban, DVD. Elo. Yo.